Poprosiliśmy o kilka słów prezesa Dariusza Sapińskiego, który przewodzi największą grupą mleczarską w Polsce, spółdzielnią mleczarską Mlekowita i innymi podmiotami skupionego wobec tej spółdzielni, bo Mlekowita jest spółdzielnią mleczarską, podkreślam. Dlaczego, panie prezesie, jesteście na targach Mleko Expo? W bieżącym roku obchodzimy 30-lecie marki Mlekowita i prawdopodobnie, żeby nie pandemia, również targi by obchodziły też 30-lecie, bo mieli rok jubileuszowy, z uwagi na to, że w 1992 roku byłem na targach Mleko Expo, także dzisiaj też mija 30 lat. Zawsze jestem za tym, żeby promować mleczarstwo. Każdą, nawet najmniejszą okazję trzeba wykorzystać do promocji mleka i jego przetworów i tego ma służyć po prostu dzisiejsze targi. To ma być integracja środowiska nie tylko mleczarskiego, ale pokazanie się na zewnątrz, jak jesteśmy ważną siłą, jak jesteśmy wielkim dobrem dla polskiego społeczeństwa. Panie prezesie, no jest pan skromnym człowiekiem, ale jak powstała marka Mlekowita 30 lat temu? No, to były początki tej gospodarki wolnorynkowej. Będąc prezesem, po prostu doszedłem do wniosku, że trzeba się czymś wyróżnić. Istniejące spółdzielnie mleczarskie były w nazwie, miały okręgowe po prostu. Dlatego też stworzyłem hasło i nazwę Mlekowity i to co roku się rośnie. Wartość tej marki rośnie. A więc celem... A konkretnie, jaka wartość? Wartość sprzedaży. Ale wartość marki. Ale wartość marki też rośnie, bo to jest związane nierozerwalnie z wartością sprzedaży, bo praktycznie 95% to jest sprzedawanych pod marką Mlekowita. Jesteśmy rozpoznawalni nie tylko w kraju, ale i za granicą i to jest tak, jakby dostajemy za to dodatkowo premię, sprzedając pod marką Mlekowita. A mamy tych asortymentów już prawie 1500. Właśnie o tych asortymentach. No po prostu nie chcemy rozmawiać 2-3 godziny. Krótko o rozwoju produktów Mlekowity. Bardzo krótko. Mlekowita rozwija się dzięki temu, że ma wspaniałych rolników, którzy chcą pracować, chcą inwestować, chcą zwiększać produkcję mleka. No i mamy naturalne warunki na swoim terenie. No i pasję wśród tych rolników po prostu do hodowli bydła, do produkcji mleka, no i pasję do uprawy roli. A najważniejsze, to by może było nie wystarczyło, jeżeli by nie było jeszcze zespołu wykwalifikowanych, mocno zaangażowanych, doświadczonych pracowników. To też o tym trzeba pamiętać. No a nade wszystko teraz to trzeba podziękować konsumentom, którzy wybierają nas na co dzień i obdarzają nas zaufaniem. Pan jest człowiekiem bardzo zajęty. Pracuje pan 28 godzin na dobę. Spotykamy się zwykle w sobotę i w niedzielę, ale zawsze nasze spotkania są przerywane, mimo że to jest sobota, niedziela, bo przyjdzie rolnik z problemami i pan każdego rolnika przyjmie. Oczywiście, to jest... Znaczy inaczej. Nie chodzi o to, że pan tylko na zdjęciu jest, pan przyjmuje autentycznie każdego rolnika, który przyjdzie z potrzebami, chociaż to jest ponad pana siły. To jest, stwarzałem i stwarzam i będę stwarzał taki dom, jak to się mówi, dom to nie miejsce, gdzie mieszkasz, a miejsce, gdzie cię rozumieją. Dlatego staram się wczuć po prostu w ten trudny proces hodowli bydła i produkcji mleka. I dlatego jest nasz hodowca, nasz udziałowiec jest w centrum uwagi po prostu, żeby jesteśmy na dobre i złe. Raz są kryzysy, ważne, żeby dostosować się do tej zmieniającej się
rzeczywistości, znać potrzeby, oczekiwania, no i znaleźć szansę dla siebie w rozwoju. Panie prezesie, tak, powiem tak kolokwialnie. Darek, no znamy się kupę lat, 30 lat. Drogi Darku, jak oceniasz współpracę z naszą redakcją i z wcześniejszymi tytułami? Zawsze byliśmy po stronie rolników, to znaczy byliśmy też po stronie mlekowity. Nie, ja uważam, że od samego początku tam nasza współpraca się bardzo dobrze układała, bo zawsze był interes rolników i przetwórców. I muszę powiedzieć chociażby to, że na przykładzie po prostu czytelnictwa po prostu jest zaufanie do poradnika, gdzie no wiadomo, że tam, gdzie drzewo się rąbie, są wióry, są problemy i po to jest poradnik rolniczy. I za to im w tym miejscu z całego serca chciałbym podziękować redakcji, wszystkim redaktorom naczelne z panem redaktorem Wróblewskim. Darek, pod koniec grudnia spotkamy się, podsumujemy naszą współpracę jak zwykle. No, co roku robimy Wigilię. Zapraszam na Wigilię po prostu w dniu 17 grudnia. Panie Darek, panie prezesie, tak, dziękuję za współpracę i dziękuję ci, Darku, że wspierasz spółdzielcze mleczarstwo i jesteś fanatykiem pracy. Jesteś fanatykiem pracy, mimo że no, po prostu jesteś tylko prezesem, a rolnicy są właścicielami. No też, zgodnie z tym prawem spółdzielczym, też mam udziały. Jestem współwłaścicielem. Dziękuję skromnemu współwłaścicielowi Darkowi Sapińskiego za rozmowę.